Cześć, witam w kolejnym odcinku filmów instruktażowych Chabowski Athletic Training System. Dzisiaj mam dla Was dwa ćwiczenia i jeden tip. Pierwsze ćwiczenie na mięśnie brzucha, tak jak widzieliście, ćwiczenie na skośne mięśnie brzucha, ćwiczenie rotacyjne. I tutaj chciałbym poruszyć bardzo istotny problem. Wielu zawodników zaczyna właśnie stosować ćwiczenia rotacyjne, robi tego dużo, czy na TRX-ie, czy właśnie w takim ćwiczeniu jak ja, czy z piłką lekarską, niestety zapominając o antyrotacji. A prawda jest taka, że to jest dopiero progresja ćwiczenia antyrotacyjnego. Czyli najpierw powinniśmy popracować nad stabilizacją, ćwiczeniem na skośne mięśnie brzucha, w tym wypadku antyrotacyjnym, a dopiero potem, kiedy tą stabilizację centralną mamy na odpowiednim poziomie, bawić się w ćwiczenia rotacyjne. Więc następnym ćwiczeniem, które Wam pokażę, będzie ćwiczenie antyrotacyjne, a dopiero to ćwiczenie, które widzieliście, jest de facto jego progresją. Drugim ćwiczeniem jest ćwiczenie antyrotacyjne na skośne mięśnie brzucha. Do ćwiczenia potrzebujemy power band. Ćwiczenie polega na tym, że przy ugiętych lekko kolanach rozciągamy tego power banda i po prostu go trzymamy, stabilizujemy cały tułów. Oczywiście po tej stronie, po lewej stronie skośne mocno pracują, żeby utrzymać tułów prosty. A progresją tego ćwiczenia jest wypychanie i przyciąganie gumy. Polega to na tym, że łapiemy pozycję i po prostu trzymamy. Progresją jest wypchnięcie i przyciągnięcie gumy, power band. Wypchnięcie, przyciągnięcie. Jak widzicie, nie jest to wcale takie łatwe. I dopiero jak ten aspekt, to ćwiczenie opanujemy, nasza stabilizacja centralna, będziemy mieli mocne mięśnie brzucha, skośne i proste w takim ćwiczeniu, dopiero wtedy powinniśmy się pchać w ćwiczenia rotacyjne. Witajcie, nazywam się Mirek Babiarz, jestem właścicielem SKEK. W ostatnim odcinku Marcin wspominał o przodu pochylnej miednicy. Szybki tip z mojej strony dzisiaj jest taki, że wiele osób będzie czuło nadmierne napięcie w mięśniach kulczowo-goleniowych lub w mięśniach tylnej części ud. I to jest normalne. Ale nieprawidłowym posunięciem jest tutaj rozciąganie tych mięśni, ponieważ te mięśnie są w stałym napięciu poprzez naszą dysfunkcję. Więc żeby skorygować tę dysfunkcję, przede wszystkim powinniśmy wzmacniać te mięśnie siłowo, powinniśmy je rolować lub udać się do wykwalifikowanego specjalisty, który nam poprzez techniki manualne pomoże rozluźnić ten mięsień. Ale nie rozciągajmy tych mięśni, ponieważ sami sobie szkodzimy i pogłębiamy tę dysfunkcję przez takie metody. Dziękuję, pozdrawiam.